Jaki naprawdę jest Yorkshire Terrier? Niedawno był materiał, zanim kupisz Yorka, tam mówiłem, nad czym musimy zastanowić się, kiedy tego Yorka chcemy kupić. Dzisiaj, jaki naprawdę jest Yorkshire Terrier? Ponieważ ta opinia o tym psie bardzo często mocno odbiega od tego, jaki ten pies jest w rzeczywistości. Najczęściej wynika z czy to niedomówień, czy też po prostu z opinii ludzi, którzy albo kupili tego psa, nie wiedząc, co to za pies, albo nie potrafiąc go wychować i po prostu stworzyli sobie takiego potworka, można powiedzieć, czyli psa, który mocno odbiega od tego, jaki w rzeczywistości jest, powinien być York. Pierwsza i najważniejsza sprawa, wśród tych negatywnych opinii często krąży takie coś, o czym oczywiście też często wspominam, chociaż może nie aż tak, ta moja opinia jest mocna jak co niektórych, że ten pies jest tak zwanym psem zaczepno-obronnym, czyli on zaczepia, my go bronimy. Ponieważ York jako rasowy terrier jest psem, który można powiedzieć uważa się za psa wielokrotnie większego niż jest w rzeczywistości. I jeśli on jest w niewłaściwy sposób socjalizowany, nie wie jak komunikować się z innymi obcymi psami, wtedy ten York może, ten nasz kilkukilogramowy towarzysz, może zaczepiać psy wielokrotnie większe. Widziałem Yorka zaczepiającego Rottweilera i wcale ten York nie czuł się mniejszy, słabszy. Szczęśliwie właściciel Rottweilera chyba musiał go dobrze wychować, bo po prostu Rottweiler odszedł i wszystko się dobrze skończyło. Ale naprawdę York, o ile ten kontakt z tymi innymi psami nie zawsze jest fajny, ale jeśli go w odpowiedni sposób będziemy socjalizować, normalnie go wychowiemy, że on będzie wiedział, że inny pies to nie jest wróg, to nie jest zagrożenie, to nie jest nie wiadomo co, nie będzie w tej materii sprawiał problemów. Czyli York wcale nie musi być psem zaczepno-obronnym. Kolejna rzecz, warta wyjaśnienia, jaki naprawdę jest York. Tutaj warto wspomnieć o jego upartości, niezależności, swoim zdaniu, o tym, że nie jesteśmy w stanie go do niczego przekonać. I naprawdę York ma sporo swojego zdania. To jest pies raczej uparty, patrzący na świat swoimi oczami, tylko że takich psów jest cała masa. I nikt nie mówi, że na przykład owczarek niemiecki też ma swoje zdanie, tylko wszyscy mówimy, jaki on nie jest posłuszny. York też będzie posłuszny, jeśli w odpowiedni sposób, w normalny sposób go wychowiemy i on będzie wiedział po prostu, że ma być posłuszny. I nigdy nie liczmy w przypadku Yorka na taką bezwarunkowe posłuszeństwo, ale też nie pozwólmy mu rządzić nami. Ponieważ York w doskonały sposób wchodzi nam na głowę, owija nas sobie wokół palca, czy to groźbą, czy to prośbą, potrafi od nas wyłudzić bardzo wiele. A w rzeczywistości York naprawdę potrafi być posłuszny, naprawdę potrafi być psem, który wie, jakie zasady panują w domu, wie, jak się zachowywać i wie, że niekiedy nie wolno szczekać, niekiedy nie wolno robić tego albo czegoś innego. Ale jeśli będziemy mu pozwalać na wszystko, będziemy zbyt pobłażliwi, no to on się tak rozbucha, że po prostu nie będziemy w stanie go opanować. I to jest coś bardzo złego. Ponieważ wszyscy, może jestem w jakiejś bańce i wśród tych moich znajomych jest taka opinia, duża rzesza osób właśnie uważa, że York to pies, którego nie jesteśmy w stanie wychować. Pies, który zawsze będzie nieposłuszny, uparty i będzie no po prostu psem bardzo, bardzo niemiłym w kontaktach. A rzeczywistość jest całkiem inna, ponieważ York w normalnych rękach potrafi być naprawdę świetnym, miłym, posłusznym towarzyszem. Chociaż nigdy do końca, ale to jest chyba urok tego psa, że w takim słodkim wyglądzie, jak to niektórzy mówią, kryje się dusza prawdziwego teriera. Ale to nie koniec. Jak jest kolejna część tej tyrady, to jaki jest właśnie naprawdę York, to, że on naprawdę lubi być naszym towarzyszem. To psy stworzone do bycia z ludźmi, z innymi istotami. On potrzebuje tej obecności innych ludzi, naszej uwagi, naszego czasu. On, jeśli jest samotny, nie zwracamy na niego uwagi, jest po prostu nieszczęśliwy. To jest naprawdę świetny pies do towarzystwa.
ale my to towarzystwo musimy mu zapewnić. I naprawdę wtedy będzie najszczęśliwszy. Więc w rzeczywistości York naprawdę jest świetnym towarzyszem i to, że nie odstępowałby na nas na krok, no to jest oczywistość. On taki jest. Wybraliśmy Yorka, wybraliśmy psa do towarzystwa. Psa, który chce być z nami cały czas i do tego potrzebuje dużo naszej uwagi, no to nie dziwmy się, że nas nie chce odstąpić na krok. Jaki naprawdę jest York, kiedy się nad tym zastanawiamy? Pamiętajmy, że wiele osób patrzy na tego Yorka przez pryzmat jego wielkości, dając mu niejako cechy psów takich wymyślonych, że małe psy są niewiarygodnie delikatne, musimy je cały czas nosić, one sobie w ogóle nie poradzą. One są psami, nad którymi musimy cały czas taką opiekę mieć, żeby im się coś nie stało. I oczywiście rozmiar tego psa to pewne ograniczenia. Czy to wychodzenie na schody, czy to bieganie przez dłuższy czas, czy to niektóre rodzaje zabawy, ale to nie jest wcale jakiś delikatny piesek. To jest pies, który naprawdę jest twardzielem. On nie przetrwałby do tego czasu, gdyby nim nie był. Wystarczy sobie przypomnieć historię Yorka i że te Yorki wcale nie były od początku psami do towarzystwa. One musiały sobie bardzo mocno radzić, walcząc na przykład z gryzoniami, ponieważ do tego służyły, i dopiero z biegiem czasu stały się psami do towarzystwa. To są nadal terriery. I oczywiście mamy się nimi opiekować, kiedy trzeba mamy je wziąć na ręce, ale nigdy nie bądźmy zbyt nadopiekuńczy. W rzeczywistości York jest psem, który świetnie sobie daje radę i wcale tej naszej zbyt dużej opieki nie potrzebuje. A bardzo chętnie tą naszą zbytnią opiekę w jakiś sposób wykorzysta. Jaki jest naprawdę York? I tutaj trzeba by spojrzeć na jego wygląd i na tą pokrywę. Ten pies naprawdę może wymagać całkiem sporo pracy, jeśli chodzi o pielęgnację. Tylko pamiętajmy, on nie jest zbyt duży i tu bardziej nie chodzi o czas, tylko o regularność. I wiele osób mówi, kupiłabym Yorka, ale no ta pielęgnacja. To wyobraźmy sobie, że o ile inne psy tej pielęgnacji nie wymagają tak dużo, ale na przykład są 10-krotnie większe. I nam się wydaje, że to szczotkowanie niektórych psów to no, co 2-3 tygodnie, ale jak jego powierzchnia jest wielokrotnie większa niż Yorka, to ten czas jest równy temu szczotkowaniu tego Yorka, który robimy kilkukrotnie część. Więc wychodzi na to samo. Jaki jest naprawdę York? York jest świetnym towarzyszem, fajnym, bardzo wesołym, bardzo miłym psem w odpowiednich rękach. Psem, który świetnie dogada się z dziećmi, świetnie dogada się z innymi zwierzętami, z innymi psami, wprowadzi wiele radości, wiele fajnych uczuć do naszego domu. Niekiedy będzie hałaśliwy, niekiedy będzie mocno zwracał na nas swoją uwagę, nie zawsze będzie posłuszny, będzie wymagał dużo czasu, jeśli chodzi o wychowanie i prowadzenie. Będziemy musieli pamiętać, że chce owinąć sobie wokół nas palca, jest bardzo inteligentny, bardzo sprytny i świetnie mu to wychodzi, ale naszą rolą jest normalnie go wychować, ponieważ normalnie wychowany York bardzo mocno odbiega od tego wyobrażenia niektórych ludzi na temat Yorków, ponieważ potrafi być naprawdę o wiele, wiele fajniejszy niż to wyobrażenie psa zaczepiającego inne wszystkie psy, nie lubiącego się z dziećmi, upartego, zmierzłego, dokuczliwego, hałaśliwego, no i co tam by nie dodać. Ale York w rzeczywistości jest bardzo fajny. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na inne materiały, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek. Może będziemy co jakiś czas tak wrzucać taki materiał właśnie, jaki w rzeczywistości jest. Dzisiaj był York, może w przyszłości będzie też o innych psach i kotach, ponieważ kotami też się interesujemy. Interesuję ja. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, zobaczenia ponownie. Wrzuć ten film na swoje media społecznościowe, opublikuj go, poleć, tak żeby więcej osób miało do niego dostęp. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.